Był to zwykły dzień wy Shakes and Fidget. Hej, halo! Widzę wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kapitan Pladeusza. Dzisiaj sobie gramy w... Wy... SHAKES AND FIDGET! Oczywiście link do gry znajduje się w opisie. A teraz zaczynamy. Od ostatniego yy, odcinka było naprawdę bardzo dużo Ciekawych zmian. Pierwszą najciekawszą zmianą to jest dodanie tak zwanego kowala. Tak, teraz w Shakes and Fidget mamy kowala. I co z tym kowalem idzie ogólnie? Co daje kowal? Kowal daje to, że teraz możemy po prostu rzeczy, które w jakiś tam sposób nam się nie podobają. To znaczy widzimy na przykład łańcuszek. Ten łańcuszek akurat wydaje się, że jest na jak całkiem dobry, chociaż, chociaż. Mm, nie jestem pewien, ponieważ często mam taki problem, co jest ważniejsze, co, jak myślicie, powiedzcie mi, czy jaki, w jakim stopniu inteligencja jest ważniejsza od wytrzymałości? Mam czasami problem w określeniu, czy lepiej na przykład w tym przypadku założyć yy, łańcuszek, który ma <coughs> który ma ogólnie plus 80 inteligencji? czy lepiej go nie zakładać, dlatego że mam minus 181 wytrzymałości, i ciężko mi powiedzieć jaki jest przelicznik, więc jeśli, wiemy już troszkę w to gram, ale nadal mam z tym problem, więc jeśli ktoś się na tym zna i wie jak, jak to dobrze przeliczać, czyli ile wytrzymałości względem inteligencji jest ok, to niech mi napisze w komentarzu. Dobra, teraz wracając do Kowala. Co daje Kowal? Kowal daje taką opcję, że na przykład coś tam się nie podoba. Poczekaj, spróbuj znaleźć coś naprawdę złego. Powiedzmy, że. to i widzę, że to jest słabe. Znaczy, ma więcej wytrzymałości, ale ma dużo mniej. wszystkich całej reszty yy, z tego co widzę. Znaczy, tutaj głównie patrzy na inteligencję, ponieważ to tej inteligencji po prostu to, to tej inteligencji w ogóle nie ma. No i załóżmy, stwierdzę, że sobie chcę to rozmontować. I tutaj na dole pojawia mi się o w tym miejscu yy, pojawia mi się rozmontowywanie, o tutaj mogę to rozmontować i wtedy dostanę 532 kamienia i 6 kryształków no i na przykład rozmontuję to i rozmontowałem to proste, poczekajcie w ogóle źle sobie podłączyłem słuchawki bo to na tych teraz będę słyszeć, poczekajcie zobaczcie tak, źle, źle, złe słuchawki, znaczy mam inaczej. Yy, nie, zmieni, nie zmieniłem sobie słuchawek, znaczy zmieniły mi się. Dobra, nieważne, bo mam dwa rodzaje słuchawek. No i jak widzicie, yy, tak to właśnie yy, działa. Yy, op i możemy to rozmontować. I dostajemy na przykład tutaj na samym dole. Jak widzicie, mam 11233 kamienia i 439 kryształków I co za tym mogę zrobić? Za tym mogę ulepszać To znaczy, na przykład sobie stwierdzę, tutaj zrobiłem takie przykładowe ulepszenie, co nie? Czyli ulepszyłem ten przedmiot jeden raz Każdy przedmiot można ulepszać aż 10 razy, co nie? No i na przykład sobie pomyślałem, a ulepszę sobie ten przedmiot I na przykład raz dla przykładu ulepszę go o drugi poziom, co nie? I na przykład widzisz, każdy przedmiot można ulepszyć 10 lat I na przykład myk I tutaj zapłaciłem troszeczkę, zapłaciłem troszkę kryształków Troszkę kamienia I ten poziom jest teraz e, Znaczy ten przedmiot jest dwa razy ulepszony I każdy przedmiot, który tutaj mamy Możemy ulepszyć 10 razy Dodatkowo te ukowala można też zrobić To jest bardzo fajne Czyli na przykład można dodać e, Miejsce na Kryształ. Jest to naprawdę coś Po prostu wspaniałego Niestety jest to dosyć droga inwestycja Ponieważ no, kosztuje to dwie, 2000, Na przykład w tym przypadku W przypadku tego łańcuszka 2700 kamienia, 2700 kryształu Kryształ jest dosyć ciężko zdobywalny Albo 25 grzybów Czyli krótko mówiąc Jeśli ktoś ma grzybki To nie będzie miał problemów Żeby sobie do niektórych itemków Pododawać właśnie, yy, właśnie Te yy, kryształki tak to się nazywało kryształki? Tak to się nazywało kryształki No jak widzicie tutaj nie, nie, w tych dwóch itemkach nie mam jeszcze kryształków Bo no ostatnio trochę pozmieniałem bronię I jeszcze nie pozdobywałem tych kryształków Ale za niedługo y, powinienem zdobyć I tak właśnie się prezentuje y, Prezentuje co ja chciałem powiedzieć, tak właśnie prezentuje się kowal jeszcze ma oczy czwartą funkcję, czyli odzyskiwanie e, kryształku. Czyli jeśli na przykład stwierdzimy, że ten kryształek jest taki fajny, a nie chce nam się po prostu wydobywać z kopalni, to możemy tutaj za pomocą od, drobnej opłaty ten kryształ wyciągnąć. To chyba się niezbyt opłaca. Tak czy siak, kowal, nowa rzecz. Wow! No na pewno to i jeszcze bardzo ważna, fajna nowość, że. Można u kowala rozmontowywać rzeczy, które były wrzucone do kibelka. Jak pamiętacie, rzeczy, które były wrzucone do kibelka, stawały się bezużyteczne. Ale teraz można je już rozmontowywać. No i na przykład rozmontowuję to. No i rozmontowałem. Proszę państwa, jak pięknie. Eee, co tu mamy? Mam tu epicki przedmiot, który ostatnio sobie wymieniłem na to... I tak, kolejna zmiana, jaka jest teraz... Wcześniej było coś takiego, że te porównywanie... Czyli na przykład tutaj jest siła i że siły, przykładowo, tutaj siła jest 100, 0, 108, co nie i kiedyś to porównywanie uwzględniało posiadane kryształki. Teraz zostało to zmienione, i to porównywanie w ogóle nie uwzględnia kryształków, to znaczy, że jeśli na przykład są rękawice bez kryształku, bez slotu na kryształek nawet ale załóżmy, mają tej bazowej inteligencji więcej. To już wtedy pokazuje e, tam plus 10, załóżmy, bez względu na to, czy w tej, przy tym drugim przedmiocie mam kryształki jakieś, czy nie mam kryształki bustujące e, e, daną rzecz. Więc tutaj jest, e, to jest właśnie taka chyba najważniejsza zmiana e, względem ostatniego update'u. I na przykład tutaj widzicie, jak teraz sobie popatrzę, to widzimy, że jest minus 60. 9, co nie, minus 69, mimo że tutaj inteligencja jest bustowana kryształem który daje plus 200, to mimo wszystko jak się tutaj wstawię kryształ, no to będzie lepszy czyli moim zdaniem bardzo yy, na duży plus no i widzimy tutaj, że to jest niby epicki przedmiot co nie, ale jednak si siła, zręczność to jest po prostu mało, moim zdaniem mało istotne szczęście jest trochę bardziej istotne ale stwierdziłem sobie, że jednak tutaj ta inteligencja i wytrzymałość jest ważniejsza, i chyba będę po prostu stosował chyba po prostu to założę i to wykorzystam, co nie? Tak mi się wydaje, po prostu. Że mimo wszystko to jest chyba. że ta inteligencja i wytrzymałość jest ważniejsza. Napiszcie mi, czy dobrze uważam i czy dobrze to przeliczam, czy może jednak przez całą grę robię źle, bo. Zaczynam mieć po prostu czasami wątpliwości, ale załóżmy, że zrobiłem dobrze, najwyżej popełniłem błąd życia, no i powiedzmy, jest sobie kibelek, mogę ten epicki przedmiot, bo za epicki ma dostaje się więcej wypełnienia, wrzucić i on się, w sumie nic się z nim nie stało, na sprawę, w ogóle się nie zmienił, a został wrzucony do kibelka i teraz nie mogę go sprzedać, mogę go ewentualnie założyć, ale mogę też pójść do zbrojowni, i go rozłożyć za 115 i całkiem sporą ilość kryształków. Czyli widzimy, że epickie przedmioty powodują, że tych kryształków dostaje się znacznie więcej. Więc to na razie, na razie zostawię, zobaczę co mi napiszecie. No i tutaj potem zaraz rozkwinimy te wszystkie rzeczy, które tutaj mam. Czy warto je posiadać, co warto z nimi zrobić, a co z nimi nie warto zrobić. Jak widzicie, tutaj w lewym górnym rogu niestety pomału kończą mi się grzybki. No jak, no niestety, nie mam już, mam 271 grzybków, więc to jest już tak, powiem wam, <laughs> troszeczkę na styk, ale jeszcze sobie jako tako radzę, no i teraz przejrzyjmy jak wygląda nasza sytuacja ogólnie, czyli tak, to jest moja właśnie, może chodźmy po prostu na postać, już mam 153 level, to jest e, moim zdaniem całkiem ładny e, wynik. Tutaj inteligencja, wytrzymałość, szczęście. Cały czas rozwijam, najbardziej oczywiście rozwijamy tą cały czas inteligencję. Zobaczmy, no i teraz tak, po kolei. Mm, co jest ważnego? Pupile. To tak, tak wygląda moja sytuacja pupili. Jak widzicie, jakieś tam jakoś tak pomału, pomału one się rozwijają. Może wyślijmy jakiegoś popila na walkę. Ten ma wysoki lewy, spróbujmy pokonać. O, wywaliło mnie z serwera. Halo, halo. Halo, proszę tego nie robić. Proszę mnie nie wywalać serwera jeszcze raz. No i niestety przegraliśmy, co nie? I tutaj możemy zawalczyć mrok. Yy, przeciwko mroku weźmiemy światło. To mi się wydaje, że to jest. No i niestety mrok światło nie wygrało z mrokiem. No trudno. Światło nie wygrało z mrokiem, może być, może mrok jest potężniejszy niż światło, więc nie wygraliśmy Ale możemy jeszcze raz zawalczyć z mrokiem, tym razem wykorzystamy na przykład ziemia, ziemia no, zainwestujemy No i wygraliśmy tym razem, możemy od razu nakarmić naszego potworka Znowu mamy mrok, tym razem wykorzystamy może mrok na wyższym poziomie po prostu, to musi się udać Tak, mrok na wyższym poziomie, z całą pewnością się udał I znowu mamy mrok, tym razem na 94, dobra, to może na razie się wstrzymajmy tak wygląda pupila. Chodźmy do doktora ABUWU. Weźmy, zakręćmy kołem. Troszeczkę drewna. Przyda się. Postać to już patrzyliście. Gilia. Tak, jak wygląda sytuacja w Gildii? to Tak. Cały czas mam 55 członków. I z tego co widzę, kolejna wyprawa poszła sukcesem. Mogę zwiększyć tutaj, że mamy już na 154%. Pro, 154 mamy trenera oraz skarbca. Przekroczmy portal sobie dzisiaj. Dobra, portal został przekroczony. Yy, I to jest już całkiem ładny wynik, muszę przyznać. Oczywiście moi członkowie tutaj też się rozwijają. Najgorszy, najgorszy to jest jakiś Mr. Bloody na 117, a ja jestem na 153. Najwyższy level ma tu w tej chwili chyba jakiś Krelkson których chyba dołączył do nas chyba całkiem niedawno. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś ma już całkiem niezły level albo coś, albo jakaś akademia, wszystko piszemy do Bartka. Bartek ogarnia e, takie rzeczy swoją drogą Bartek tutaj zobaczcie, na to jakie on tu potężne itemki ma. Niestety ja w tą grę chyba nie jestem aż tak dobry, bo biorąc kogoś na moim poziomie 153 poziom, pewnie będzie miał lepsze rzeczy ode mnie. Na pewno ma wiele bardziej ulepszonych rzeczy. Nie pokazuje mi, czy jest lepszy, czy gorszy. To mi pokazuje. A patrzcie, ile tu tych ulepszonych rzeczy ten goście miał. Tutaj jakie ulepszony ten. Ale to poczekaj, potrzebuję potrzebuje maga jakiegoś. To jest magiem. No, on jest magiem. Nie, chociaż... Chociaż bez przesady. Nie jest tak źle. Bardzo podobne, zbliżone mają itemki, chyba do mnie. No dobra, mniejsza o to. Tak wezmę się Gildia, jak widzicie, Gildia cały czas się rozwija. Pozdrowie, jeszcze wszystkich. No i zobaczymy, czy ktoś mi odpisze, bo. Z tego co widzę to jedna osoba jest aktywna Tylko yy, nie, ja jestem aktywny Czyli tylko dwie osoby są yy, aktywne Dobra, lecimy dalej Stara chwały nas na razie nie interesuje Loch, lochami się za chwilę zajmiemy Na początku zajrzyjmy jeszcze do twierdzy Twierdza wygląda tak jak wygląda Zaatakujmy tutaj kogoś yy, O ładny, będzie ładny łup O może tyle Piękne zwycięstwo Bardzo dużo drewna No i tutaj już niestety tego gościa nie pokonamy, musimy zwiększyć nasze e, jednostki. Tutaj wydobywa się kryształ, i tutaj budujemy kuźnia już na poziom 14. Muszę następnym razem muszę zainwestować w kwatery robotników, żeby wszystko inne też się robiło znacznie, znacznie szybciej. pomału to się wszystko rozwija, niestety teraz już jest to na, na tym poziomie to jest po prostu tak, tak wolne, że to jedna rzecz buduje się przez e, kilka dni, jeśli nawet nie tygodni. No dobra, to teraz, kiedy zajęliśmy się już wszystkimi formalnościami, tak sobie wydaje mi się formalnościami, pora przejść do lochów. I to jest bardzo ciekawa sprawa, pierwsze co, na co w ogóle nie zwróciłem wcześniej uwagi, to to, że tutaj jest coś takiego jak strefa mroku, dopiero e, niedawno na to zwróciłem e, ten uwagę, to jest w ogóle tornado? A co chodzi? Aha, że tu są po prostu tych tysiąc, tysiąc, poziomów jest, dobra, stop. To było w ramach, to było, te tysiąc poziomów, to jest bodajże w ramach jednego spacza, o których wspominałem, co nie, mamy tutaj tornado, ale my na chwilę zajrzyjmy do wieży. Ponieważ wieża to była dosyć ciekawa sprawa, o której już wspominałem, którą już odkryłem w poprzednim odcinku, ale jeszcze wieży nic nie zrobiłem, ponieważ stwierdziłem, że zostawię to na odcinek. O co chodziło? Wieży, wieży chodziło o to, że dostajemy do dyspozycji trzy, 3... ej, czemu nie ma zbroi? Come on. jakieś niedopatrzenie moje. Hmm. Bardzo, 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 bardzo mnie to zmartwiło, że ten, ta osoba nie ma zbroi. Czemu ten mag nie ma zbroi? Dam ci to. <laughs> Trochę takie 2 na 10, ale wiesz, lepsze to niż nic. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, czemu nie miał zbroi. Moje niedopatrzenie. W każdym razie tutaj wszystko, to tak, przyszłość, ich pomału tam rozwijam, co nie, czyli daję, staram się im też dawać coraz lepsze rzeczy. Plus tutaj, to jest właśnie taka ciekawa sprawa, że żeby na przykład yy, dać wojownikowi rzecz, która. żeby... nie inaczej. Zdobyłem jakąś rzecz, na przykład zdobywam tutaj widzicie, zdobyłem taką laskę. No i mam taki problem, że ta maska jest, ta laska jest dla maga. I tutaj w samocą przychodził nam zawsze Kibelek, ponieważ ki okazuje się, że Kibelek to jest świetny taki. Nie wiem, transformator. Patrzcie, wrzucę to do kibelka i wtedy powstaje inna rzecz dla wojownika albo dla zwiadowcy i teraz y, taką rzecz wrzuconą do kibelka możemy na przykład sobie pójść i zobaczyć czy jest lepsza od y, naszego tutaj aktualnego toporka, no i już widzimy, że no nie do końca, bo siłę ma gorszą, obrażenie ma gorsze, więc jest gorsze, więc teraz możemy pójść na przykład do kowala i sobie to y, rozmontować. W każdym razie dzięki kibelkowi możemy dostać różnego rodzaju rzeczy dla wojownika i rzeczy dla zwiadowcy. Jak widzicie tutaj już moich ziomeczków tak uzbroiłem. Oczywiście tutaj jeszcze troszeczkę brakuje kryształków. Plus jak będę miał troszkę więcej grzybków albo więcej hajsu to postaram się we wszystkich tych itemkach dorobić slot na kryształek i o ten kryształek dodać. No ale do dobra. Dzisiaj coś czuję, że będzie miła walka w tej wieży. Ale zanim do tego dojdzie, no dobra, kupmy to. Zanim do tego dojdzie, przydałoby się nam troszeczkę ulepszyć. Czyli potrzebujemy kilka y, fajnych rzeczy. Pierwsze co chciałbym dostać, to jest takie średnie. O, tego to, to szukałem. To, to chciałbym. I to. Proszę, teraz jesteście naprawdę bardzo potężni. Więc teraz możemy śmiało iść do walki. 25. Super super bustujące super boostujące itemki Teraz jesteśmy na pewno na pewno potężni. Oczywiście tu by się przydał kryształ, tu by się przydał kryształ, ten taki zielony, przydałby się. Nie mówcie, że nie, przydałby się kryształ. Chyba, że zrobimy coś takiego, że pójdziemy na chwilę do zbrojowni, do kowala znaczy się, i wyciągniemy z tego. Myślę właśnie, czy nie wyciągnąć z tego kryształka. Co o tym myślicie? Za 10 szybków wyciągnijmy. Co nie? Tak. O. O kurde, zniszczył mi temek. Nie wiedziałem, że. Przepraszam, nie wiedziałem, że to niszczy temek. Nie miałem pojęcia, myślałem, że to nie niszczy itemków. Okazało się, ja cię kręcę. To tam się nie opłacało w takim razie troszeczkę. Bo mogliśmy to rozłożyć, byśmy. Ach, nie wiedziałem, przepraszam bardzo. Pierwszy raz y, wyciągałem z kryształek czegokolwiek. Nie wiedziałem, że to będzie miało taki efekt. Tak czy siak, włóżmy dobrą nie jeszcze trochę y, inteligencji, dzięki temu będziemy jeszcze potężniejsi. Jeszcze potężniejszy, widać to od razu, jak się wyciąga i zakłada laskę, że ona naprawdę tutaj dużo daje. I dobra, teraz kiedy jesteśmy już uzbrojeni, możemy w końcu wkroczyć do walki. Ale czy zaatakujemy wieżę? Myślę, że tak. Ale zanim to zrobimy, jeszcze tutaj chodźmy, tutaj w ogóle cały czas zapominam, że muszę z tym Bizonem walczyć. I ciągle, i ciągle jakby walczę z nim od nowa. Chociaż patrzcie, całkiem mu dużo, nawet mu dużo obrażeń zregeneruje, choć on. Tam codziennie troszeczkę się też regeneruje. No dobra, zacznijmy. To dobra, to chodźmy do tej wieży. Coś czuję, że do dosyć dobrze nam pójdzie. Wchodzimy do wieży. No, pierwszy przeciwnik Człowiek Piernik, poziom 200. No dobra. Na początku walczy Wojownik, czyli widzimy, że tu są naprawdę y, silni przeciwnicy. Dobra, pierwszy mój przeciwnik, który spotkałem w wieży, umarłem. To znaczy, że chyba moja y, armia, którą właśnie przygotowałem, jest. Hy, odro, odrobineczkę za słaba! Chyba tak! Jeszcze raz próbuję. Ale dostaję w pierwicz. Nie, to jest nie do przejścia. Przepraszam Was bardzo, ale niestety okazuje się, że po prostu w świecie jestem za słaby jeszcze, żeby walczyć dwie Dobra jest to nie Przygotowałem moją drużynę, ale no niestety, jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem za słabi. Ale być może za jakiś czas będą dobrzy, dobrzy więc postaram się ich rozwijać. No dobra, to powalczmy sobie sami tacy jeździec mroku. Jesteśmy trochę silniejsi, więc miejsca Mroku pokonujemy. Lecimy dalej. Tego też pokonujemy, jakieś fajne buciki. Tego też pokonujemy, chociaż tak powiem wam. Że tak troszeczkę na granicy lecie, lecę cały czas, o o o, o! 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 To mogę chyba od razu założyć, nawet, bo to jest tak super. Jest na przykład przykładowe widzę i Kowal. Mogę, mogę dodać kryształ. 25 grzybków? Mogę dodać slot na kryształ, co nie? Masz grzybki, możesz dodać w łatwy sposób e, slot na, na ten, na kryształ. A no muszę przyznać, że. ŁU! Uh, to jest całkiem, ale to całkiem niezły itemek. I to jest właśnie z tych, e, tych legendarnych. Pozdrawiam ekipę i resztę YouTube. Bardzo dziękuję. Dobra, wróćmy do lochu. Fajny itemek nam wypadł. Lecimy dalej. Kolejna fajna rzecz, tym razem tylko złoto doświadczenie. Lecimy dalej. Na razie całkiem nam dobrze idzie. Itemek taki sobie. Lecimy dalej. O! Pierwsza moja śmierć. Spróbuję jeszcze raz go pokonać. O! Jakiś silniejszy przeciwnik. Dobra, ostatnia próba. Uch, jest ciężko. Dobra, to na razie sobie damy spokój, dzisiaj chyba zala bardzo, po lochach nie pochodzimy Ale chodźmy jeszcze na strefę Roku zobaczyć czy po strefie Roku nie jest tak bardzo hardkorowo O tu, tutaj już walczymy z tymi Chyba z moimi Też zauważy... zauważyłem Że tutaj chyba walczymy też Z całą moją sieką Na początku jest wojownik Potem jest czarodziej, który chyba jest jeszcze zbyt O no, patrzcie jak go załatwił teraz, dobry Potem jest łucznik Teraz może wygramy Czyli widzicie tutaj, po tej strefie mroku. I teraz ja dobiję go, chyba. No i proszę, pokonaliśmy. I tutaj, o, patrzcie, widzicie? Ten przedmiot był już w toalecie. Czyli tutaj dropi się rzeczy, które od razu były chyba w toalecie. I tym razem wyrobiłem jakiś fajny pas, który odgórnie jest dla zwiadowcy. Ja się tym przyjrzę za chwilę. Przyjrzyjmy się temu, gdzie jest, gdzie jest, gdzie są moi zwiadowcy? Gdzie oni są? Proszę, patrzcie, oni też jak co nie? Więc. To moim zdaniem jest dosyć istotne. Dobra, zobaczmy ten pas dla zwiadowcy. Wszystkie cechy plus 18, ale minus pancerz. Minus pancerz. I gdzie to, gdzie to się wkłada? Tu? Tak, tu się wkłada. Minus pancerz. Czy ten pancerz. Powiedzcie mi, czy ten pancerz jest taki ważny? No, mi się wydaje, że to jest jednak rzecz legendarna i to będzie lepsze. Jeszcze włożę kryształek, to już w ogóle będzie super, super ultra lepsze. Powiększa mi tutaj przede wszystkim, z tego co widzę, wytrzymałość się zwiększa. Trzymając nie zwiększa, nie widzę jakiejś dużej różnicy. Taka minimalna mam wrażenie. Obrażenia praktycznie w ogóle się nie zmieniają. Dobra, zostawmy ten legendarny przedmiot, który dostaliśmy. Tutaj kolejna osoba pozdrawia... YouTube'y Dobra, wróćmy do loków. Czyli krótko mówiąc, stała strefa mroku polega na walce. Zobaczmy ten, tutaj, tysiąc, tysiąc poziomów. Może to też. Zobaczmy, czy tutaj damy radę na przykład. O proszę, tu są w ogóle jakieś. tam, gdzie te tysiąc poziomów, to są jakieś łatwe potwory. To może tutaj trochę powalczmy. Patrzcie na to, jakie łoje. No, jak chyba grzybków to nie kosztuje mnie. nie. Patrzcie, to są. To chyba po prostu tutaj dawno nie zaglądałem. i tu widzę, że. Jeszcze są, bo coś łatwe, potwory, ale coraz wyższy level mają. Zaraz będę miał pełny ekwipunek. No i nie kosztuje mi żadnego grzybku, bardzo miło. Fajna sprawa, że to w ogóle grzybku nie kosztuje. Ale co jak błyskawica, dobra. O! O! Kosztuje mnie to grzybka nagle. Dlaczego się tak stało? Mm, idę nawiedzać ludzi w innych grach, siema. Dobra, zrobiło się trochę tłoczno. Tutaj ja mam jeden, jeden, jeden kryształ do wykorzystania, może włóżmy to na razie, póki co, nie wiem, tutaj. Szczęście też może się przydać, nasze mówię w naszej włownicy. No i mamy teraz pełno y, różnorakich przedmiotów i teraz y, kwestia taka, to tak, to będzie to będzie gorsze, to będzie gorsze, to będzie gorsze. Pytanie teraz, czy pójść na przykład z tym? Czasami się to jest takie pytanie, to chyba do duże, czy chyba warto to jednak rozkładać. Rozmontujmy to. Dobra, wytrzymałość, inteligencja. O, i dziś już nie, nie, dziś już nie można rozmontowywać. Co nie, jakby rozmontowywanie też ma swój limit. I w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, że już nie można rozmontowywać. Zawsze można jednak pójść do, na przykład do karczmy i sobie powrzucać jakieś rzeczy do y, kibelka, więc nadzieję, że po prostu wypadnie coś fajnego. Ale wiadomo, że tutaj jest ważny jednak ten poziom aury. Więc mi się wydaje, że na tym poziomie aury 5, te rzeczy jednak no, nie będą tak satysfakcjonujące. Akurat tutaj, w tym przypadku, z tego co widzę, obrażenia są większe. Mniejsze jest ten. Zobaczmy, jak to wpłynie na yy, faktyczne obrażenia. Faktycznie wydaje się, że po tym to będzie lepsze. Zobaczcie, bo ma większe obrażenia będę zadawać. Obrażenia jednak mają duże znaczenie. Tego wytrzymałość mi tutaj, mi punkty życia mi przez to spadają. Mocno mi spadają punkty życia, rośnie nieco, nieco, obrażenia rosną, i to jest pytanie: co jest ważniejsze? Musicie napiszcie mi w tym przypadku, co jest tak naprawdę ważniejsze. Dobra, to chodźmy: posprzedawajmy po prostu parę rzeczy, które moim zdaniem średnio się przydają. To jest to, mi się chyba średnio przyda, to też takie 2 na 10. Wytrzymałość, inteligencja, no słabo. To na razie zostawmy. Siła, inteligencja. To wydaje się fajne, ale nie wiem właśnie jak to jest z tą wytrzymałością. Jaki jest przelicznik? i na ile wytrzymało się jest ważniejsze, na ile inteligencja w magu, bo po prostu się sieci nigdy tego nie ogarniałem. Tu już widzę, że te buty się nie nadadzą. No chyba, że do wrzucenia do kibelka. No ale powiedzmy, że na razie nie chcę wrzucać do kibelka. Poczekam może na wyższą aure. Że, jak powiem, przedmiotów jeszcze będę Intelig o, to coś jest fajnego, na, na pierwszy rzut oka jest fajne, bo na start ma więcej inteligencji, ale tu też widzicie, że jest ta sprawa, że ma trochę minus wytrzymałości, też nie znam tego przylicznika, więc proszę mi, proszę was, napiszcie mi, a to jest, a to jest jeszcze lepsze, zobaczcie, zobaczcie, to jest jeszcze, jeszcze więcej inteligencji ma na przykład, co nie, to, to jest praktycznie to samo, tylko że to jest dziwne, kosztowo, kosztowo to jest lepsze, ale nie, to jest lepsze jednak, to jest lepsze, to jest, to jest dużo lepsze, co nie? Czyli to mogę sprzedać, no to jest lepsze. Co tu jeszcze mamy? Wytrzymałość, inteligencja, no nie, no nie, to się, to się nie uda. Inteligencja, to jest więcej, więcej inteligencji, znowu kosztem yy, wytrzymałości. To było w ogóle w kibelku dla zwiadowcy, aha, to jeszcze się zastanowię nad tym. Zobaczymy, ja zobaczę, no, poczekam na wasze komentarze. I teraz tak, co tu mam? Inteligencja, wytrzymałość, no nie, to się nie uda. Fajny kapelusz, to nie? Ale no nie, nie satysfakcjonuje mnie jednak No i takie coś też mnie nie satysfakcjonuje Dobra, zrobiliśmy sobie troszkę miejsca Znowu możemy pójść walczyć sobie tutaj Muszę zapłacić grzybek, co nie? Nie wiem dlaczego Wcześniej nie musiałem płacić, teraz muszę nagle? O i znowu nie muszę 74, 614 Ładnie, o kurde, a dobra zresztą To chyba te, 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 tych pierwszych, którzy jestem po prostu to wiecie, to był taki patch, i po prostu tu jest dużo potworów, które są o wiele na niższym poziomie. Ja ich nigdy nie pokonałem, bo powiedzmy tą strefę roku odkryłem chyba stosunkowo niedawno. Wychodzi na to. Przy okazji troszkę ekspik mi wleci, bo tutaj zdobywa się całkiem sporo expa. Ja cię kręcę, jak mknienniczym burza. Już naj... znowu zaraz będę miał zawalony ekibunek. Ale coraz, coraz więcej życia zaczynam tracić. Jeju, jak, ile mam pieniędzy? Weź, może ten, może coś pokupujmy. W inteligencję, zawsze w inteligencję inwestuję. Może trochę więcej wytrzymałości zacznę inwestować w sumie? Cały czas to w inteligencję rosnę, a kosztem, a wytrzymałość, a wytrzymałości zapominam. Znowu mam zawalony ekwipunek. Jeszcze chwilę mogę powalczyć i to się skończy. A spróbujmy jeszcze tutaj sobie powalczyć, jakby z, razem z moimi braćmi. Ja tutaj, ewidentnie, robię największą rozróbę, Ale widzicie, już te walki takie grupowe No niestety, walki grupowe, niestety, cały czas jestem za słaby Och, stanowczo za słaby jestem, niestety Dobra, to póki co, już z tym I już będę miał pewien ekwipunek pewnie, co nie? Och, właśnie, to No nie, znowu zawalony ekwipunek, dobra Wiecie co? Ja to będę ogarniać. Tak czy siak, fajnie dobrze wiedzieć. Ja to sobie na pewno powalczę w wolnych chwilach, co nie, nie chcę tak na szybko usuwać tutaj wszystkich rzeczy. Jak z chęcią sobie poczy, jak sobie popatrzę, co tu mam. No i też czekam na takie wasze, można powiedzieć, sugestie. Sugestie co do inteligencji, co do wytrzymałości, W jakim stopniu, co jest ważniejsze? Czy jeśli inteligencja jest w drobnie, o w drobnym stopniu większa? Czy to jest ważniejsze niż jak jest kosztem tej wytrzymałości? Bo wiem, że inteligencja wytrzymałości jest najważniejsza, umaga, a szczęście też jest ważne, ale znacznie mniej. Napiszcie mi też w jakim stopniu, co jest najważniejsze w wojowniku, zgaduję, że siła, ale co jeszcze pewnie wytrzymałość i jakie współczynniki najważniejsze są w zwiadowcu, ogólnie jak macie taką ogólną sugestię, jak powinienem zarządzać tym swoim ekwipunkiem jak powinienem tutaj zarządzać kryształkami wszystkimi to możecie mi napisać, jak widzicie dużo się działo, dużo dzisiaj zrobiliśmy no i to chyba tyle jeśli chodzi dzisiaj o odcineczek taki Dobra, ja będę kończyć, tak jak mówię, gra jest, jeśli chcecie sobie pograć, to gra jest w opisie. Zachęcam, podobno są też jakieś akademie, jeśli ktoś nie może dołączyć do mojej gildy, to podobno są też jakieś akademie Bladeusza, więc możecie szukać takich akademii, ja szczerze mówiąc, albo piszcie do Bartka po prostu, tutaj Bartek i pytajcie się go o wszystkie szczegóły, ponieważ on ogarnia takie rzeczy, ja mam cały czas zawaloną skrzynkę pocztową, więc do mnie nie macie co na jak pisać, ponieważ mam zawaloną i ogólnie usunięcie tych listów powoduje, że ona po chwili się znowu zawala, więc nie napiszecie do mnie w ten sposób, więc piszcie do Bartka e, w takich sprawach. No i myślę, że tym akcentem kończymy. Tak właśnie prezentował się odcinek z The and Fidget. Był całkiem niezły ten update. Elo, elo!